assault on Iron Stronghold using the two mech suits we found back at the base. Drones would fly us in. After that, we'd be on our own. Sentinel 2-1, we're still detecting high levels of contamination. Okay. We will not be able to get ground forces to assist you. Over. To jest ciekawa rzecz. Zdaje się, że dostaliśmy lepsze działko. Teraz to było całkiem efektywne. Dobrze wiedzieć. No tamte Blackbirdy, te na górze, znaczy Blackbirdy, to te helikoptery nowe, które tam sobie lecą, to i te myśliwce, to nie wiem, tutaj dalej trwa jakaś wojna, czy to już wszystko jest Atlasa? Bo z tego co... No jest. Dobra. Bum. Z tego co zauważyłem, to... Zrobiło się, że tak powiem, no rozpiżyli nam tą całą bazę wojskową, tak, znaczy zdaje się, że większość sił wojskowych Stanów Zjednoczonych. A poza tym, z tego co zauważyłem, zarówno Amerykanie, jak i Atlas korzystają z tego samego modelu, o nie, mogę strzelać, z tego samego modelu śmigłowca. Ale chyba jeszcze jakaś wojna trwa, słuchajcie. Coś tam jeszcze wiecie. Dajemy z siebie wszystko. Stany Zjednoczone dają z siebie wszystko, napierdalają ile mogą, no ale przegrywają. Dlatego cała nadzieja w nas, pewnym Angolu, który zaciąga po szkocku, oraz byłej specnazistce. Co może pójść nie tak? Amerykanin, Anglik i Rosjanka. Co może pójść nie tak? No a co ja robię? Powstrzymaj wystrzelenie mantykory. Dobra, to ja tak zrobię. Okej. A tu im trochę zalało te schody, nie? Oh. Od razu szybciej. Idź pierwszy, Gidi. Albo ja pójdę pierwszy. Zgarnę całą chwałę. Oni wstają, to jest najlepsze, oni wstają po tych rakietach. Na wszelki. Jest. Pogrom. Masakra jakaś. Dobra, Gidi, prowadź. Mój ty robot boju. Chwila, bo ja myślałem, że to najpierw jakkolwiek namierzamy, a dopiero później, nieważne.
Podnoś się jeszcze, tak? Wstawaj po tym działku pieprzonym ci w ryj. Tu się przyda to? Jestem absolutnie przez nich otoczony. Proszę przestać we mnie strzelać, naprawdę. Jakbym był żołnierzem tego Atlasu, to naprawdę ja bym tylko udawał, że coś tutaj robię, tak naprawdę skitrałbym się gdzieś w kącie i czekałbym, aż te dwa pojeby przejdą. Tędy? O Boże, więcej tego gówna. Trzeba ogarniać, nie powiem, że nie. Przewaga wysokości zawsze w cenie. Okej. Jeszcze dycha. Dobra, przestań. Już, już, please, koniec, dosyć zabijania na dzisiaj. Koniec. Tam się został jeszcze jakiś pojeb, widzicie jego laser. I widzicie, to jest praworządna postawa. Siedzieć cicho, poczekać aż przejdą. Nie wychylać. Dobra. Jaki fajny korytarz. Jestem od ciebie szybszy, Gideonie. No to nie za dużo. Jak słyszę T-minus, to od razu mi się SCP Containment Bridge przypomina. No idę. Okej, czaję. Udało się. To chyba się spóźniliśmy trochę. Jezu Chryste. No mam nadzieję, że my mamy jakiś hełm na sobie, bo to tam, wiecie, jakby w tym mechu głowa jest odsłonięta, no ale mogę się mylić. Idę. Boże święty w niebo wzięty, ta męka się kiedyś skończy. Chyba się udało, ty. Dobrze, że nie wybuchło w sumie, bo tam chyba jest paliwo, nie wiem, no, nie znam się. Gideon, ty chory pojebie, tobie. My wychodzimy w ogóle z takich sytuacji.
Stay with me. Okej. To się może nie udać. Się naprawdę może nie udać. A gili się pan za kwiatuszkiem schował. No aż tak nam dojebali? Chyba zostaliśmy sami. A bo ja dalej bez łapy, tak? Hello, Mitchell. Panie Irons. I could ask the same of you. We're tucking into our exos! Come on, ammo! You rely too much on those things. The city is falling, it's over! What I have started won't end with me. It's bigger than me, and it's certainly bigger than you. Możemy się raz. You think I'm a monster? That's only because you don't have the conviction to do what's necessary. Necessary? The attack on America, unleashing Manticore, killing thousands of innocent people? I'm saving the world from itself. When there's no one left to challenge Atlas, there will be no more wars. There had to be sacrifices. Coś w tym jest. Twisted fucks throughout history have used the same argument. I don't know who stopped the launch. They'll bring this entire building down on top of you. I could have killed you in the prison camp. I could kill you now. But I won't. I'm not a monster. Mitchell, try to hit the release on your exo. A ty nie spróbujesz? Nie mogliśmy tego zrobić trochę wcześniej? A to my jednak mamy tą łapę, okej. Now mine. It's not working. There's no time. If he gets away, this will all have been for nothing. Go. No! Gideon, a co z tobą? O, ale biegnie. Chyba się domyślił. Ach. To było sprytne. To już twój... O kurwa. To był powiększy pojem. Okej, to było szybkie. No jak kurwa nie udało mi się złapać Ironsa? Czy wy jesteście poważni? Byłem w trakcie robienia quick time eventu. I to już jest kurwa śmieszne, naprawdę. To już kurwa było śmieszne. Wie, jeszcze się kurwa quick time event nie skończył, już mi pokazało, że się nie udało, nie? F. Mitchell, pull me up. I'm not letting go. You've got to pull me up. Mitchell, there's only two choices. You either pull me up, or this whole building goes down and we go down with it. No może go wciągnijmy. Mitchell, what are you doing? What are you doing? Mitchell, I gave you that arm. Ah, yeah, but I gave you a second chance.
Teraz tak. Teraz tak mówisz. Jeszcze kurwa rakiety w niego, nie? Przeżyje. No i co ciekawsze, czy my przeżyjemy? O, jest i Gilly. Dobrocie. Irons gave me a second chance. And I gave it back. He thought he could solve the world's problems. If he did have the answer, he took it with him to the grave. But he was right about one thing. This wasn't the end. It was just the beginning. Skąd ta pewność? No i symbolicznie, Atlas. Nie, ja rozumiem, dobra, no już upadł, no nie, w tej grze, ale ja do dzisiaj nie wiem, jakim cudem oni zbudowali tą firmę z tej małej, z tego małego przedsiębiorstwa, z tym Atlasem, z tym, kurwa, całym Uberbetonem, nie? Bez hitu, kurwa, żeby z zaprawy zrobić międzynarodową korporację, to jest nieprawdopodobne. Dobrze, moi drodzy, to w ogóle zauważyłem, że tutaj zjeżdżają już napisy końcowe. Słuchajcie, skończyliśmy Call of Duty Advanced Warfare. Będę z Państwem szczery i powiem wprost, co mi się w tej grze podobało. Parę fajnych motywów było, musimy to sobie powiedzieć szczerze, parę fajnych motywów było. Jak chociażby podwójny skok, robienie strafe'ów, tak zwanych uników na boki. To było w porządku, na przykład ten granat taki, który podświetlał nam przeciwników, też był zajebisty, to fajne rozwiązanie. Double jump mówiłem, no nie mówiłem, no więc wszystkie te takie nowinki techniczne, tutaj ta technologia jest w takim no całkiem szerokim pojęciu ukazana i to mi się podoba, bo na przykład tego zabrakło w Black Opsie 3 uważam i w Infinity Warfare, gdzie Infinity Warfare było nastawione tylko na kosmos i na roboty, z kolei Black Ops 3 było nastawione na roboty i bieganie po ścianach i parkour, no nie? Coś w tym stylu właśnie, więc i też tam jakieś lasery z dupy, ale to wiadomo. Lasery to akurat mi się i w tej grze nie podobały, aczkolwiek raz skorzystałem, muszę to Państwu powiedzieć. No, więc tak, fabuła, no powiem Państwu tak, to żadnych, że tak powiem, Battlefield 3 BF4 lepsze pod względem fabuły zdecydowanie, czegoś tutaj ewidentnie zabrakło, jeżeli chodzi o fabułę, nie jestem pewny czego. Może to wszystko miało taki odbiór troszeczkę nieinterpersonalny, tylko patrzyło się na to jak na... jakby przez szkło takie, jakby to wszystko było takie zamazane, nie czuć było tej całej tego napięcia, tak bym to powiedział, nie czuć było tego niestety kompletnie. Najbardziej oczywiście tutaj ikoniczna postać w tej grze, no to zdecydowanie myślę, że Gideon, naprawdę sztos chłopak, porządna mordeczka, no a reszta to tam tak wiedzą Państwo, no, więc wystawmy tej grze ocenę. Do multi się w ogóle nie dotykam, nie interesuje mnie. Jeżeli chodzi o multiplayer, to ja to Modern Warfare 3, te klimaty, nie? Więc no, więc powiedziałbym, że tej grze wystawię 7 na 10. To się może wydawać mało, bo pewnie mieliście wrażenie, że bawiłem się świetnie tutaj podczas robienia misji. I to prawda, bo każdy Call of Duty daje fan, taki czysty fan. Nawet Infinity Warfare dawałoby mi fan. Jestem tego praktycznie, że pewny podczas wielu misji. Bo technicznie, mechanicznie jest naprawdę dobrze. Jeszcze raz wam mówię, to jest bardzo ciekawie tutaj zaimplementowali te wszystkie właśnie double jumpy, na przykład ten celownik, który się z takiego zwykłego Red Dota robił w takie przybliżenie, to było świetne moim zdaniem, więc rzeczy tutaj było naprawdę dużo innowacyjnych, no nie? Natomiast oczywiście pod względem samego HUD-u i tak dalej, to wciąż jest stare dobre Call of Duty i to ten odgrzewany kotlet, no odgrzewany kotlet się zawsze sprawdza, moi drodzy, więc... miejmy to na uwadze, więc
gra poprawna, nawet bardzo, dająca dużo fanu, grywalność jest spora, natomiast nie ma w niej żadnej głębi. No, stąd 7 na 10, po prostu, bo daje fan. No i było parę epickich momentów. No, więc dobra, słuchajcie, żeby było jasne, nie zwalniamy tempa. Moi drodzy, od teraz będziemy lecieć sobie prawdopodobnie z MW1, później MW2 i MW3. I myślę, że po trylogii Modern Warfare zatrzymamy się na trochę i odsapniemy, bo no naprawdę pojechaliśmy ostro w tym roku na przestrzeni ostatnich paru miesięcy z FPS-ami, prawda? No, tak, tak było i tak jeszcze będzie. W każdym bądź razie, moi drodzy Państwo, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że seria, jak i sama gra, jak i mój komentarz Wam się podobał i widzimy się już w następnych. Do zobaczenia, cześć, siemanko, trzymajcie się, yo!